Raz, dwa, trzy, cztery. Znowu jest to samo, czyli festiwal solo życia, którego celem jest promocja młodych, nadspodziewanie i nieprawdopodobnie uzdolnionych muzycznie ludzi. Impreza super, wymyślona przez fantastycznego człowieka, fantastyczna impreza, to proste, solo życia w ogóle. Nazwa imprezy też z życia wzięta, jest naprawdę fajnie spotkać się z tutaj młodych muzyków, niektórych słyszę pierwszy raz, ale już tak się zdarzało, że jeżeli ktoś mówił, że jest finalistą solo życia, to wzbudza już szacunek w branży, to ważne. Wygrałem solo życia w 2007 roku i ciekawostką jest to, że udało mi się tutaj wrócić jako laureat festiwalu gitary elektrycznej w Katowicach i także po tych 5 latach znowu wróciłem i mogę z wielką przyjemnością zagrać na tym festiwalu. Gramy akurat z chłopakami w tym samym składzie, także to będzie taki nasz dobry test tego, co umiemy, co się przez te lata zmieniło. Ja osobiście szukam młodych zespołów, które chcą wnieść świeże powietrze na polską scenę muzyczną i często mi się to udaje, właśnie będąc w takich miejscach jak Lublin i festiwalach jak Solo Życia. Proszę Państwa, jako pierwszy zagra laureat Solo Życia z 2005 roku Piotr Koszałka! Raz, dwa, trzy! Z większym lub mniejszym efektem prowadzę różne projekty muzyczne z w zasadzie stałą grupą muzyków. Od czasu do czasu jestem gdzieś zaproszony, żeby zagrać. Oczywiście bardziej skupiając się na swoich potencjalnych dorobkach artystycznych, czyli jest nagrana płyta, miała zostać wydana w tym roku, ale z różnych przyczyn, jak wiemy, to się lubi komplikować. Odłożone jest to do przyszłego roku. W tym roku zagrałem na Top Trendach w Sopocie i w Opolu z nową artystką na polskiej scenie, także można powiedzieć, że cały czas coś się dzieje. Laureat Solo Życia 2010. Raz, dwa, raz, dwa, trzy. Temu, czyli 2010 rok to był. A od tej pory kilka koncertów przybyło na koncie, między innymi z Hołdyszem, to takie największe powiedzmy. A oprócz tego gram teraz w zespole Makama. Ostatnio teledysk nagrywaliśmy, idzie powoli do przodu. Rozkręcam swoje trio też, także jest dobrze. Ci, którzy tutaj są wybrani, ja słuchałem akurat tych wybranych, to są arcymistrzowie, naprawdę. Także tutaj jutro będzie bardzo, bardzo, bardzo piękne obrazy będzie można ze sceny usłyszeć. Młodzież jest przecudna w Polsce, bardzo uzdolniona, grają wspaniale, różną muzykę. My akurat mamy to pasmo taki rockowo
bluesowe i okolice, bo to wszystko wyszło od bluesa, więc można mówić i okolice. Poziom zawsze bardzo wysoki i zresztą Mietek zaprosił tu, mamy umowę, że laureat zwycięzca gra tutaj, ale Mietek zaprosił także drugie i trzecie miejsce, żeby pokazać, że poziom tej młodzieży jest naprawdę wyśmienity i warto, że tak powiem, inwestować w tą młodzież. W 2009 roku solo życia wygrał Bartek Pawlik, niedaleko, z Ryk. Świetnie, że mogą się zaprezentować, bo nie mają za wiele możliwości, a tutaj otwiera się dla nich wielka szansa, jeżeli się pokażą, coś umieją, spodobają się. Zresztą to nie jest tylko, na tym się nie kończy, bo mnie tak wydaje mi się, że dalej jakoś ich promuje, oni dalej biorą udział w, udział w koncertach, także to jest super dla nich. Pobiegnę ulicami miasta. Tylu ludzi szło tutaj dzisiaj przede mną. Jakby podniesienie półkę wyżej tej idei, którą ja propaguję we Wrocławiu. 1 maja tysiące gitarzystów spotyka się po to, żeby zagrać Hey Jolly, Little Wing, żeby zagrać parę akordów, żeby zacząć zabawę z gitarą, zarazić się tym gitarowym bakcylem od podstaw. Natomiast Mietek robi coś takiego, co podnosi tą całą zabawę półkę wyżej, gdzie już ci gitarzyści naprawdę starają się coś wyrażać siebie przez muzykę, tworzyć coś i te solówki, które grają, to jest ich taka mała twórczość, bo oni sobie aranżują, przygotowują, uczą się różnych licków, starają się to zrobić jak najlepiej, jak najciekawiej. Tak więc my tu jakby tworzymy taki łańcuch edukacyjny od podstaw do poziomu zawodowego. Hendrix is the most influential guitarist and musician in the world of all time. He influenced more musicians than anyone. Number one. I should have quit you long time ago. Oh, I should have quit you, pretty baby. Long time ago. I should have quit you at all. Went on back down to Mexico. Świetna, świetna organizacja. Myślę, że będę mógł poznać kilka fajnych osób, dobrych instrumentalistów. Nie oczekuję zbyt wiele. Chcę pokazać to, co potrafię, jak najlepiej i zobaczymy, co wyjdzie. Raz, dwa, trzy!
przyjemność występować tutaj 4 lata temu i bardzo miło wspominam tamten czas. Niesamowite, niezapomniane emocje na pewno i możliwość pokazania się i poddania się ocenie fachowemu jury. Raz, dwa, trzy! Zaczęła się od tego, że po prostu napatrzyłam się w dzieciństwie, jak gra mój tata. No i potem jakoś nagle obudziło się to we mnie. Na początku to było takie granie do ogniska. 3 akordy przy ognisku. A potem stwierdziłam, no, że jak już grać, no to trzeba się podłączyć do prądu i trochę więcej dźwięków pograć. Ciekawostką jest to, że po raz pierwszy w historii festiwalu do finału zakwalifikowała się dziewczyna. My nigdy nie sprawdzamy zgłoszeń, kto przysłał, skąd, tylko decyduje muzyka. Kiedy już wiemy, że to muzycznie, to ta płyta, ta, reszta już nie, to po prostu wtedy dopiero otwieramy koperty, patrzymy, kto to przysłał. No i dziewczyna. Nieprawdopodobnie zdolna. Nie tylko chłopaki są nieprawdopodobnie zdolne, tam już ludzie przygotowują zresztą piosenkę w momencie, kiedy ona wygra, to będzie nic się nie stało, chłopaki, nic się nie stało. Plan to jest grać. Co z tego wyjdzie, to zobaczymy. Jasne, najlepiej reprezentować jak najwyższy poziom. Czy to się nazywa bycie zawodowym gitarzystą? Jeżeli tak, no to planuję. Wyróżnienie w 2010 roku, w tamtym roku drugie miejsce osiągnąłem tutaj, no i mam przyjemność w tym roku znowu pokazać się. Zagrać w domu sobie na spokojnie to jest łatwo, a wyjść na scenę i wykonać solówkę na żywo, to już jest wyższa szkoła jazdy. We'll be right back.
zagrać tak na scenie, bo nie mam zbyt wiele takich okazji. Poza tym zawsze tutaj spotykam znajomych gitarzystów, z którymi zawsze jest o czym pogadać, tak? Z którymi widzę się teraz w sumie co roku praktycznie od tych 4 lat. No i oczywiście sam konkurs, tak? Czyli można się pokazać. Raz, dwa, trzy! Trzeci raz mój, no i stwierdziłem, że trzeba znowu przyjechać i znowu powalczyć ze samym sobą, bardziej ze samym sobą niż z innymi. No i też być tutaj, bo jest to generalnie impreza, która, mówiąc bardzo prosto, fajna, ale generalnie jest to impreza, na której warto być i która zawsze jakby zawsze coś daje, nawet dla mnie jako dla człowieka, jako dla muzyka. Uwaga! Raz, dwa, raz, dwa, trzy! Emocje, fajny klimat, ludzie są sympatyczni, nie ma jakiegoś tak, że ktoś przychodzi i od razu ktoś patrzy, a ten zagrał, tak? Pewnie on wygra, może ja lepiej zagram i nikt się do siebie nie odzywa. Od razu tylko jak ktoś przyszedł do mnie, zapoznał się, że to on, prawda, jestem drugim finalistą, którymś tam powiedzmy z drugiego końca Polski. I nie ma czegoś takiego, że kurczę, on wygra, ja nie wygram, tylko mówi, to fajnie zagrałeś tutaj, ma fajnie, masz brzmienie, tu fajna gitara. Raz, dwa! Myślę, że to jest fajny dzień po prostu, taki już muzyka takiego, który na co dzień gra jakoś tam powiedzmy gdzieś z tyłu, prawda, komuś tam akompaniuje, a teraz ma festiwal stworzony dla samego siebie, żeby tylko móc pokazać, co tam potrafi, co nagrał. Ja w ogóle kocham Solo Życia, bo od wielu, wielu lat już z Mietkiem wymieniamy się, że tak powiem, artystycznie, czyli
laureaci Solo Życia grają na festiwalu Ku Przestrodze imienia Arsika Ridla na Śląsku, w Chorzowie teraz, a laureaci z Chorzowa grają tutaj na wspaniałym festiwalu Solo Życia. Zresztą podobne mamy przesłania, bo tu Festiwal Lubelski to jest lepiej grać niż pić i spać, natomiast Festiwal imienia Arsika Ridla ma motto takie od lat 14 ku przestrodze, czyli chcemy przestrzegać młodzież, żeby nie wchodzili na drogę uzależnień, bo tam zawsze na końcu jest śmierć. A po co tak wcześniej, jak można pożyć jeszcze? Życie jest tak ciekawe, że szkoda jest zmarnować właśnie na prochy, na znieczulanie się, otumanianie, alkoholizowanie do spodu. Wszystko jest dla człowieka, ale trzeba znaleźć taki fajny złoty środek, bo jest, tak jak powiedziałem, parę fajnych dźwięków do zagrania, parę świetnych rzeczy do przeżycia. Picie i ćpanie jest nudne, niezdrowe. Jak najbardziej, no, jeżeli się ma wybór, jeżeli się chce nie zmarnować życia. No ja stronię od narkotyków, chociaż był czas, kiedy tego próbowałam, kiedy paliłam trawę. Próbowało się tego, bo wtedy wszyscy to próbowaliśmy. To były czasy hipisowskie i każdy, nie wiedzieliśmy o tym, że to niszczy. Dla mnie jest to bardzo sensowna formuła, ponieważ jestem alkoholikiem. Nie piję od 2 lat, a i dopiero po tym, jak przestałem pić oraz palić blanty, zorientowałem się, na czym polega normalne życie. Dlatego również jestem za tym, żeby informować ludzi, jakie zagrożenia to ze sobą niesie. Dla mnie jest to oczywista rzecz. Gdybym miał do wyboru właśnie zagrać na gitarze albo, nie wiem, napić się czegoś, czy coś wziąć, to wiadomo, że wybieram gitarę, bo na drugi dzień nie będzie mnie głowa bolała, wszystko będę pamiętał. Są same zalety. Wad tego wyboru nie ma żadnych. Myślę, że wszyscy rozsądni młodzi muzycy zdają sobie sprawę z tego, że pewne branżowe newsy, o których się słyszy, są mocno na pokaz. Tak naprawdę skutek odnoszą ci muzycy, którzy potrafią żyć w sposób zdyscyplinowany. Bo to jest praca. Misja, pasja i praca. W życiu najważniejsza jest pasja. I lepiej poświęcić się czemuś, pasji jakiejś, która może być rodzajem obłędu. Dla mnie na przykład granie jest czymś takim właśnie. Jest ucieczką, jest podróżą gdzieś tam w nieznane, w daleki świat. I muszę powiedzieć, że nie lubię grać pod wpływem niczego. No ja polecam unikać, tak? Ale też jest prawda taka, że wielu największych muzyków tworzyło tak naprawdę na dobrym rauszu i gdyby nie to, to nie byłoby teraz tej muzyki. To nie jest pedagogiczne może to, co mówię i sam nie zachęcam, ale no myślę, że jeśli ktoś zaprzeczy czemuś takiemu, to myślę, że nie powie prawdy. Przy muzyce rockowej to bardzo często zjawisko alkohol i narkotyki. Ale myślę, że jak ktoś ma swoją pasję, to nie potrzebuje się wspomagać. Nie sprzyja to na pewno precyzji w graniu. Można to udowodnić w prosty sposób. Wystarczy nagrać swoją solówkę czy cokolwiek i wysłuchać tego potem na trzeźwo. Także no, nie jest to przyjemność dla ucha na pewno. Starsi muzycy, może tam tak jak Mietek, którzy są dla nas wsparciem, gdzieś tam wzorem, to oni rzeczywiście pokazują, że naprawdę alkoholu wcale nie musi być za dużo, narkotyków nie musi być w ogóle i też nie jest skrajnie, że należy wszystko odrzucić i po prostu udawać, że tego nie ma, jakby nie wiem, zamykać oczy i udawać, że światła nie ma. Natomiast bardzo fajnie pokazują to, że można kulturalnie gdzieś tam w jakiś normalny sposób podejść do alkoholu. Narkotyki są zawsze wszędzie zupełnie przekreślone z wiadomych względów, to świństwo. Tegorocznego festiwalu Solo Życia został Łukasz Kurpiewski!